Witam w piątek 23 sierpnia. Spójrzmy tradycyjnie najpierw na WIG 20 w skali tygodniowej. Trudno mówić w tej chwili o przełomie. Wyrazem tego jest niemożność sforsowania przez popyt takiej pierwszej liczącej się zapory podażowej 2124-28, dobrze znanego nam już oporu technicznego, przypomnę, wyznaczonego na bazie 18,6 całej tej bessy. Inne zniesienia i projekcje grupują się w tym czteropunktowym korytarzu, no i popyt ma ewidentne problemy z wybiciem analizowanej strefy, która notabene działa bardzo precyzyjnie. A też chciałbym przypomnieć, że kluczową zaporą podażową na WIG-u 20 pozostaje obszar 2165-73. Ona po prostu plasuje się wyżej w hierarchii ważności, bo składa się z istotniejszych elementów, z bardziej wiarygodnych zniesień wewnętrznych i ponadto plasuje się dokładnie po środku tej czarnej podażowej świecy, co ma dodatkową negatywną wymowę. Więc to są takie nasze punkty odniesienia, jeśli chodzi o wiarygodne opory techniczne. A ważnym wsparciem niezmiennie pozostaje obszar 2027-38, gdzie tym bazowym elementem konstrukcyjnym jest, jak wiadomo, zniesienie 61,8 całej tej hossy. To jest czerwiec 2016, styczeń 2018. No nie będę powtarzał już z tych znanych kwestii, z jakich dodatkowych elementów składa się to wsparcie, projekcje układu ABCD, XABCD. No, w moim odczuciu jest to wiarygodna średnioterminowa zapora popytowa i jeśli nie udałoby się wybronić analizowanego węzła, no to intuicyjnie czujemy, że możemy wtedy mówić o kolejnym negatywnym średnioterminowym sygnale słabości, co w efekcie zapowiadałoby kontynuację ruchu spadkowego. Na razie w ogóle nie doszło do przetestowania tej strefy, natomiast no negatywnie póki co trzeba ocenić tutaj ten brak zdecydowania popytu, naszą relatywną słabość względem rynków bazowych w przedziale 24-28, ale generalnie w okolicy 27-38 oczekuję, że popyt zacznie inicjować nieco bardziej ofensywne działania obronne. Jeśli byłoby inaczej, to tak jak mówiłem przed momentem, byłby to jednoznaczny sygnał słabości. Kontrakty. No tutaj punktem odniesienia jest dla nas opór 2138-42. W tym rejonie wypadały również projekcje intradayowej formacji ABCD. Nie udało się tylko sforsować tego lokalnego oporu. Co więcej, w tej chwili mamy do czynienia ze wzrostem aktywności podaży, co jest wywołane informacją, że Chiny chcą wprowadzić takie cła odwetowe w wysokości 75 miliardów. Rynki zareagowały na to z pewnym niepokojem i w przypadku naszych kontraktów mamy, obrazem tego jest przełamanie zniesienia respektowanego do tej pory 38,2, wygenerowanego na bazie tego właśnie pokazywanego ruchu wzrostowego. No i w tej chwili przybliżamy się do trochę bardziej wiarygodnego wsparcia, ale też oczywiście tutaj mam na myśli ujęcie krótkoterminowe, intradayowe 2079-84. W moim odczuciu negacja tej strefy no, uprawdopodobniłaby w jakimś stopniu ten scenariusz związany z ruchem powrotnym do bazowego wsparcia 2043-46. O tej strefie też już wielokrotnie opowiadałem w kontekście węzła 43-46. Warto przypomnieć sobie wykres w skali dziennej. W komentarzach porannych zamieszczam zawsze wykresy kontraktów w skali dziennej, bo na bazie właśnie takiego horyzontu ten dość istotny średnioterminowy obszar cenowy został zbudowany. Więc tutaj takim potencjalnie istotnym, oczywiście też w ujęciu krótkoterminowym, sygnałem pozytywnym dla popytu byłoby dopiero pokonanie 2138-42. Natomiast negatywnie należałoby tutaj odnieść się do kwestii trwałego przełamania strefy 2079-84. Indeks DAX. Od kilku dni wydarzenia rozgrywają się w rejonie no, ewidentnie respektowanej strefy oporu 11797-11805. Być może jest to związane z oczekiwaniem na dzisiejsze wydarzenie, czyli przemówienie prezesa Fed Jackson Hole,
16 naszego czasu rozpocznie się. Na to rynki generalnie czekają, choć w tym momencie rzeczywiście to nie jest jeszcze widoczne na wykresie DAX, ale mamy do czynienia z niewielkim wzrostem presji podażowej, co potwierdza nam dodatkowo nieprzypadkowe usytuowanie tej strefy 11,797, 11,805. Przypomnę, że tutaj tym głównym elementem jest zniesienie 38,2 całego ruchu spadkowego. Bazowym wsparciem pozostaje wybroniony węzeł 11,187, 11,225. A pierwszy sygnał w ujęciu krótkoterminowym, jakby potwierdzający istotność testowanego w tej chwili oporu, pojawiłby się w momencie przełamania zniesienia 38,2 tej właśnie ostatniej fali wzrostowej. To mogłoby wzmocnić podaż, nie wykluczając nawet ruchu powrotnego do wsparcia 11,187, 11,225. No i S&P też w takim ruchu bocznym, z wyraźnie respektowanym wsparciem 2822-25 i no, pewną niemocą popytu tutaj w rejonie 61,8 pokazywanego ruchu spadkowego poziom 2949, więc jak już wielokrotnie wspominałem, ważnym wydarzeniem, biorąc też pod uwagę inne zniesienia i projekcje, jakie wypadają w okolicy 2949, 2950, to jest ten rejon, taki wąski przedział cenowy, gdzie można doszukać się innych jeszcze zniesień projekcji FIBO. Tutaj są kłopoty z pokonaniem tego oporu. Gdyby to się udało, to scenariuszem bazowym byłby ruch powrotny do kluczowego oporu 3018-3030. No, z kolei dopiero negacja 2822-25 byłaby takim ewidentnym sygnałem słabości, uprawniającym nas wówczas do obserwacji wykresów pod kątem średnioterminowego układu A, B, C i D. No ale póki co wsparcie 22-25 jest respektowane, popyt tutaj podejmuje aktywne działania obronne. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.